Ogólnopolski protest rolników, 172 punkty protestacyjne. Punkt pierwszy, uporządkowanie handlu z Ukrainą. Punkt drugi, Fit for, czyli Zielony Ład. Sprzeciwiamy się go wprowadzaniu w takiej formie, jak jest. I przede wszystkim zakaz jakiegokolwiek, sprzeciw jakiemukolwiek ograniczeniu hodowli zwierząt w Polsce. Dzisiaj w Białej Podlaskiej, w powiecie bialskim, wspomniałeś, drogi panie, że to jest w całej Europie praktycznie. Tak, dzisiaj protestują także Francuzi i Niemcy. Witam wszystkich kolegów rolników na dzisiejszym naszym proteście. Bardzo wam, bardzo mocno dziękuję, że przyjechaliście, że chcieliście tutaj z nami być, wzięliście udział. Ja jako dzisiejszy organizator tego protestu, jako osoba prowadząca, jako przewodniczący zgromadzenia, bardzo wam dziękuję za ten udział i za ten dzisiejszy nasz bezpieczny tu przyjazd, tak? Ja jako organizator. Jesteśmy tutaj zgłoszeni jako nasz protest, jako przez Związek Zawodowy OPZZ, rolników indywidualnych i organizacji. Dzisiaj w Polsce mamy 172 punkty, tak? 172 punkty, gdzie rolnicy się zbierają, gdzie protestujemy przeciwko trzem głównym postulatom, tak? Te trzy główne postulaty to jest to, co zostało wydyskutowane w centralach, to jest mamy w innymi związkami zawodowymi w Europie, tak? To jest przede wszystkim Ukraina, tak? Uporządkowanie handlu z Ukrainą i brak zgody na wpływanie na rynek europejski towarów, które są poza kontrolą jakościową. Punkt drugi to przede wszystkim jest przeciwko ograniczaniu hodowli zwierząt w jakikolwiek sposób. Punkt trzeci to jest Fit for, tak? Czyli Zielony Ład, tak? Chcemy, aby nie wszedł w formie proponowanej przez Unię Europejską i chcemy przede wszystkim rozmawiać o przesunięciu i ewentualnie zmianach w Zielonym Ładzie. Co jest ważne, żebyśmy tutaj dzisiaj mogli sobie porozmawiać, ustalić plan na przyszłość. Bo plan jest taki, że za miesiąc, półtora, żeby organizacje europejskie tak zrobiły taką akcję, żebyśmy jednego dnia się spotkali w Paryżu, w Berlinie, Warszawie i Bukareszcie. Chciałbym przede wszystkim podziękować dla Arka, że podjął się tego obowiązku, przywileju, ale przede wszystkim, że tutaj nas wspomógł. Przejął tą funkcję na tym proteście i się bardzo, bardzo chcielibyśmy mu podziękować. Także dziękujemy ci, Arku. No, dziękuję wam. Brawo! Brawo! Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem łączy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi do Polski, za twoim przewodem łączył się z narodem. Jak wjeżdżaliśmy tu na plac, dzwonił do nas minister Krajewski Stefan. Popiera nasze wszystkie postulaty, jest za nami. Właśnie to, co Arek mówi o tych unijnych ładach, jak najbardziej. W tej chwili ma tam rolników też w ministerstwie, przyjmuje, dlatego tutaj trzyma za nas kciuki. Jesteśmy potrzebni im teraz, żebyśmy mocno zasygnalizowali nasz ten bunt i sprzeciw temu, co się dzieje przede wszystkim na Ukrainie i w Unii Europejskiej. Naprawdę z całego serca, może lepiej późno niż wcale, wielu z powrotem wróciło na te drogi, ale dobrze, że już w takiej liczbie jesteśmy. Coś musimy z tym robić, musimy zacząć rozmawiać z naszymi sąsiadami, ale mówię tu o sąsiadach z naszego podwórka, bo zobaczcie, co się dzieje. Niedługo to my zaczynamy być ci, co produkują wrogami w naszych wioskach, w naszych miastach. Coś trzeba zacząć rozmawiać ze społeczeństwem, nie tak to powinno być. Żywność to jest przede wszystkim bezpieczeństwo, to nie samolot i czołg, bez żywności nie ma życia. I to musimy ludziom powiedzieć. Niedawno był ten słynny, który nie zginął w tej katastrofie, który mówił o tym, co to znaczy nie mieć żywności.
jak trzeba zjadać samych siebie. I w tak brutalny sposób trzeba ludziom mówić. To nie są już żarty. Mamy wroga wielkiego tutaj 40 km stąd, który nie wiadomo co może zrobić, jeżeli chce nas pokonać. Bo dziś już nie walczymy, zobaczcie, tu dziś się nie mówi o cenach, o tym, że jesteśmy rąbani już przez te wszystkie lata, jakie tylko mogły być, przez te firmy, przez to wszystko. Dziś mówimy o przetrwaniu. Co my dalej mamy robić? Zainwestowaliśmy ogromne miliony. Przecież ja nie wiem, jak Unia patrzy na to. 50 miliardów euro jest wpompowywane w rolnictwo. Jak oni mają zamiar bez tego rolnictwa później żyć i prowadzić tę Unię Europejską, to nie wyobrażam sobie, odbierając sobie takie pieniądze. Mówimy tutaj, największy gospodarz w Europie, 56 tysięcy, w Polsce 12 tysięcy hektarów. Unijny oligarch, ukraiński oligarcha o ruskich korzeniach prawdopodobnie 800 tysięcy hektarów. Mamy poważny problem, Amerykanie sobie porobili, a zachodnie firmy tam przystanie na tej Ukrainie i rąbią nas znowu w brutalny sposób. Myślę, że tutaj to wy zainicjujecie i powiecie, co dalej mamy z tym robić. To dzisiaj tylko dwugodzinny protest, pokazania ostrzegawczy, ale bardzo mocny. Zauważcie, tu koledzy są, którzy jeździliśmy tutaj na te protesty, naprawdę robi to wrażenie, jeszcze tak dużo jakby nas nie było. Informacje dostałem, w Wiśnicach 35 traktorów jeździło tam po tym, nie dojechali do nas, ale tam jeździli po Wiśnicach. Tutaj Jarek ma, bo ja z najnowszych, bo to jak odjeżdża, TVN podawał, 250 punktów jest w całej Polsce takich protestów. No myślę, że te trzy postulaty to jest taki no priorytet tego, co do nas należy, że już tu nie popuścimy, i mówiłem do ministra, naprawdę najwyższa pora coś zrobić ze związkami zawodowymi, coś robić z izbami rolniczymi w takim wykonaniu. XXI wiek to już nie zaistnieje, nam trzeba pomocy, naszym dzieciom, naszym synom, naszym młodym rolnikom, którzy stoją przed dylematem. Wiecie dobrze, bo widzieliście mnie na kampanii tej, która się odbyła. Chodziłem od domu do domu, naprawdę poznałem te nasze tutaj powiaty okoliczne. Nazywam to naszą wieś zimnymi domami, gdzie się wchodziło, była babcia, dziadek i małżeństwo 60-letnie lub tam troszkę więcej, czekające już na to, żeby zamknąć swoje gospodarstwo, bo dzieci wyjechały. Jak nie do Anglii, to do dużego miasta. To jest tragedia wsi, ja nawet nie wiedziałem, że myśmy tak to przegapili, naprawdę. I to się stało w tym krótkim, bo jeszcze tego nie było widać, ale to się dzieje. Dzisiaj stajemy się malutcy w swoich wsiach, zostaje nas 4-5. Nie podoba się ludziom, że w sobotę robimy coś, nie podoba się w niedzielę, nie podoba się w ogóle, że coś robimy. I to jest nieprawda, bo ci duzi, potężni, potentaci, oni sobie radzą, stawią budynki, robią to wszystko. To my giniemy, mali. O inwestorze tam 1000, 2000, 3 kurników, 4, to my giniemy. Jeżeli na to pozwolimy, tymi dużymi oni straszą, bo zobaczcie teraz, sprawa dzików wychodzi, to jest przecież absurd. Setki dzików chodzi po mieście, roznoszą truciznę, roznoszą choroby, a oni mówią, że trzeba im miejsca ustąpić jeszcze bardziej. No jakaś paranoja. No przecież zamkną nam całkowicie produkcję świńską, co byliśmy 4. krajem w Europie. Do domu, bo wchodzą. No, do domu, tak. A oni mówią, miejsca im ustąpmy. No jakieś wariactwo. Te zieloni w Sejmie dzisiaj, patrzę, 4 osoby z tych zielonych, czy 5, a oni prym wiodą w tym, co tam się dzieje. No to jest jakiś nieporozumienie tego wszystkiego i musimy zacząć twardo to mówić naszym mieszkańcom, mieszczuszkom naszym, że żarty się skończyły, naprawdę nam już nie wejdą już więcej w te nasze życie, bo my potrzebujemy być gospodarzami na swoim terenie, po prostu. I koniec, nie ma innej drogi. Przede wszystkim chcę wam podziękować i pogratulować za to, że możemy w ogóle dzisiaj stanąć tutaj i w gronie tych, którzy na co dzień pracują w rolnictwie, ale pracują w rolnictwie, nie mieszkają na wsi, a pracują, żywią i bronią, tak jak Marek powiedział, że będziemy mogli porozmawiać. Ja myślę, że jeżeli mielibyśmy w jakiś sposób usystematyzować nasze wypowiedzi, to należałoby zacząć od tych największych gabarytów, które nam zagrażają. Co nam dzisiaj
polskiemu, lubelskiemu, podlaskiemu, tutaj rolnikowi najbardziej zagraża. Najbardziej zagraża nam oligarcha ukraiński produkujący czy uprawiający ziemię. To jest dla nas największe zagrożenie. Zwróćcie uwagę na to, że wtedy, kiedy my rozpoczęliśmy akcesję do Unii Europejskiej, mieliśmy okresy przejściowe w rolnictwie. Pamiętają, młodzi nie pamiętają może, ale większość z nas pamięta, prawda? Nam Unia była tak dawana po kawałeczku, po kroczku, tak wchodziliśmy, prawda? I kolejne były znoszone bariery. Natomiast dla oligarchów ukraińskich bramy granicy Schengen się otwarły i wjechało wszystko, zalało nas. Pamiętamy, nie będziemy tego powtarzać, ale dlaczego dzisiaj trzeba sobie zadać pytanie? Bo nie było takich protestów, żeby wspólnota europejska została ogarnięta nimi. Wiecie dlaczego? Bo to, co wjechało do nas rok i wcześniej temu, dojechało również i tam. I tam też spowodowało zachwianie rynku rolnego. Dlatego też dzisiaj jest doskonała okazja na to, byśmy my jako rolnicy dali wsparcie tym, którzy są zobowiązani negocjować i renegocjować warunki źle ustalone dla naszego rolnictwa. I myślę, że dzisiaj dla ministra Siekierskiego przede wszystkim te wszystkie protesty z Polski powinny być takim wsparciem, by mógł renegocjować wspólną politykę rolną. Z kim? No z Polakiem. Z Polakiem, który to spaprał. Z Januszem Wojciechowskim. Przede wszystkim. Bo główny ciężar odpowiedzialności jest na komisarzu przecież do spraw rolnictwa. I myślę, że to dzisiaj jest doskonała okazja, by również dialog na ten temat prowadzić. Druga sprawa, która jest związana z pierwszą, tą, o której opowiedziałem, to struktura gospodarstw rolnych. Jeśli tego nie zmienimy, nie wiem, czy wiecie, a ja rozmawiałem również z rolnikami z południa województwa i oni mówią do mnie, słuchaj, a co ty powiesz na to, jak przyjeżdża Ukrainiec steczko pieniędzy i chce kupować nasze gospodarstwa na Zamościu, koło Zamościa. No chce kupować, bo chce mieć punkt przerzutu dla swoich produktów, prawda? Chce być producentem również tutaj. Do takich rzeczy dochodzi. Ja nie jestem przeciwko temu, ale jestem przeciwko legalizmowi, żeby wszystko odbywało się w sposób legalny i byśmy mieli równe zasady konkurencji. Jeżeli wspólna polityka rolna nas obowiązuje, a za granicą, otwartą granicą, zasady produkcji rolnej nie można powiedzieć, jest wolna Amerykanka, tak? To czy zagraża to bezpieczeństwu żywności? Bo żywnościowemu bezpieczeństwu nie, ale bezpieczeństwu żywności zagraża, prawda? I zdrowiu zagraża bezpośrednio. Zdrowiu mieszkańców, którzy spożywają te produkty. Polski nie stać było do tej pory na aparaturę, która by nawet to badała. To jest dla mnie jest to szok. Polskie było na wszystko stać. Nie chcę tutaj politycznie mówić, ale wiecie na co. A nie stać było na chromatografię, żeby można było zbadać to, co wjeżdża do nas, do naszego kraju. Następne sprawy są związane, co zrobić z tymi właśnie, kto mówił, z tymi małymi gospodarstwami, bo my tej konkurencji nie jesteśmy w stanie sprostać. I myślę, że tutaj przede wszystkim powinna dyskusja zmierzać w tym kierunku. W tym właśnie kierunku, bo produkujemy dobrą, doskonałą, można powiedzieć, żywność, która nie jest w odpowiedni sposób, ona ginie. Moje produkty rolne w większości zwierzęta zjadają, prawda? Ludzie w mniejszym stopniu. Bo nie możemy sprzedać tego, co wyprodukowaliśmy. Ja też nie mogę. Następna rzecz to jest taka, co zrobić, żebyśmy po prostu nie byli rolnikami biurokratami.
zwróćcie uwagę na to, jak została zbiurokratyzowana produkcja czy prowadzenie gospodarstwa rolnego. Ile dzisiaj musimy przerzucić ton papieru, by cokolwiek załatwić? I pytanie jest takie, czy rolnik ma produkować, czy ma właśnie siedzieć nad śledczeniem. Przy komputerze fajnie jest posiedzieć, owszem, ja też lubię. Ale zwróćcie uwagę, ile i to czasem wtedy, kiedy akurat powinien robić co innego, musi niestety robić też. Albo opłacać kogoś, kto to robi. Ta produkcja powinna być, moim zdaniem, zupełnie odbiurokratyzowana. Wiemy, ile mamy hektarów, jakie mamy powierzchnie gospodarstw. Wiemy, zbieramy faktury sprzedaży, wiemy, jak uprawiać, wiemy, jak produkować zdrową żywność, więc powinno się nam na to pozwolić. A ci, którzy decydenci, ci, którzy o tym decydują, powinni w naszym mieście stawać. O to chodzi, by ten przekaz właśnie był jasny, czytelny, prawda, i żeby go w każdym stopniu, na każdym właśnie takim proteście, czy zebraniu, czy przez izby rolnicze, byśmy właśnie tego się domagali. Bo inaczej to po prostu ja widzę w bardzo ciemnych kolorach los polskiego rolnictwa w obliczu takiej sytuacji, jaka dzisiaj, jaka od pewnego czasu już istnieje. Więc myślę, że dzisiaj przy zmianie rządu jest te protesty, które się odbywają, powinny być właśnie, i myślę, że są. W ten sposób tak odbiera to kierownictwo ministerstwa, jak słyszeliśmy, i my w ten sposób podchodzimy do tego, jako właśnie taki sygnał, byśmy w końcu po prostu siedli i zaczęli rozmawiać merytorycznie, pragmatycznie na tematy te, które nas żywo interesują i dotyczą. Nazywam się Daniesiuk Zdzisław, jestem rolnikiem z miejscowości Manie, Mindrzyc Podlaski. Tak, gmina Mindrzyc Podlaski. Ja bym chciał, żeby Unia Europejska po prostu nie wtrącała się w kompetencje rolnika, bo to rolnik wie, jak ma najlepiej gospodarować, co ma robić, jak uprawiać, jak dbać o żywność, jakie są dozwolone środki i jak ma żywność wygląda, bo sam ją spożywa. No i po prostu nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć. No i większym gospodarstwem, ja posiadam tylko 25 hektarów ziemi, ale też mi jest bardzo ciężko, a współczuję tym większym, którzy naprawdę, bo dla małego rolnika dołożyć jeszcze 20 tysięcy, to da się przeżyć, ale dla dużego dołożyć 200, to jest bardzo ciężko. Zboże idzie do góry, środki ochrony roślin do góry. Nie, zboże do domu. Zboże do domu! Przejęzyczenie. Zboże do domu, środki ochrony roślin do góry, nawozy do góry. Wszystkie koszty dla rolnictwa rosną, a zyski spadają. To więc nie wiem, po co jest ta Unia nam potrzebna. Ja bym nawet apelował za tym, żeby z niej wyjść. Kochani, oczywiście są różne zdania i o to właśnie chodzi, ale też i o to chodzi, żeby współpracować i być zgranym. Ja na przykład bardzo zadowolony jestem, że izby rolnicze zrobiły taki fajny ruch, że tutaj pomagały. Zwróćcie uwagę, na przykład Arek jest w izbach rolniczych, nie? Jest też związkowcem. Naprawdę to się, kurde, wpasuje w tutaj w te różne nawet akcje. No cóż, w zasadzie o tej współpracy to moglibyśmy wiele może i mówić, ale teraz jest taki czas i ten konieczność, żeby tutaj wspólnie coś naprawdę działać. Fajnie, że tutaj dużo ciągników, dużo osób przyszło, to się liczy. Ale na przyszłość naprawdę bądźmy czujni. Słuchajcie, jeżeli będzie taka akcja, myślę, że tak, jeżeli będziemy chcieli dalej, te protesty będą dalej cykliczne, ci wszyscy, którzy będą chcieli brać aktywny udział w organizacji kolejnych strajków, kolejnych spotkań, ja utworzę naszą tutaj lokalną grupę, tak? Także ci wszyscy, którzy chcą, niech napiszą do mnie swój numer telefonu i wtedy będą w grupie tak zwanej lokalnej, która będzie mogła organizować kolejne protesty. Ale ja myślę, że nie o protestach, bo my przede wszystkim musimy rozpocząć to, co zaczął mówić Marek, tak? Czyli dialog de facto z naszymi sąsiadami i z naszymi znajomymi w mieście, tak? Dialog społeczny, tak? Bo ci nasi konsumenci, tak, którzy spożywają naszą żywność, muszą zrozumieć, że jest różnica pomiędzy tym, co my mamy, co my produkujemy zdrowo, a tym, co jest taniego na rynku. I muszą zdecydować, czy chcą być zdrowi i wspólnie mamy w symbiozie funkcjonować, czy też nie.
jednokrotnie ta wiedza jest bardzo mała, tak? Bo niestety ludzie myślą, że żywność się bierze z Biedronki po prostu, tak? I że zdrowa to jednocześnie tania. No, tak to nie działa i musimy jakby ten szeroki, bardzo drugi, duży dial przeprowadzić. Ponadto myślę, że przede wszystkim my musimy też i lokalnie walczyć o swoją pozycję i o swój honor, tak? Bo zaczyna nas lokalnie urzędnik być arogancki, nakazywać, być wyższy i tak dalej. Im się należy, nam się nie leży szacunek, który po prostu wynika, tak? A wtedy to może tylko być, jak my w końcu zaczniemy być silni i ten urzędnik, ten nasz kontrolujący niejednokrotnie, który nie ma nic pojęcia rzeczywistością, musi szanować i nas i mieć odpowiednią pozycję. To tych absurdów, bo zobaczcie, patrząc z punktu widzenia państwa istnienia, sami wiecie, nieraz chcecie poszerzyć swoje budynki do produkcji i tak dalej. Spełniacie ogrom tych rzeczy, które daje państwo. Wszystko to spełniacie, jeżeli chcecie uzyskać te zezwolenie. Okazuje się, że przyjechała pani z Warszawy, która mieszka w naszej miejscowości i wszystko to idzie do śmiecia. Ona jest ważniejsza, ona jest w stanie zablokować. Czy to jest normalne? To zróbcie takie prawo w państwie, te odległości czy coś, żebym ja się czuł, jak ja zaczynam inwestycje, że ja jak skończę te wszystkie procedury, to naprawdę dostanę to zezwolenie. Cóż z tego, jak byliśmy teraz na izbach rolniczych, jak pan mówił, 6 lat nie może postawić budynku, bo mu blokują, bo mu robią. To jest jakaś parodia w tym świecie. Zboża nie umieli, wchodziło zboże nazwane nawet technicznym, nie umieli badać, a zobaczcie, co z nami za SF-em zrobili. 5300 gospodarstw w tym powiecie nie ma dzisiaj w produkcji świńskiej, gdzie ogłupio, tutaj jest, chłopaki są, ogłupio matę ileśmy walki przeprowadzali o to, żeby nalać płynu, żeby nas w kosztach zadusić w tym wszystkim. Przecież widzieliśmy o tych patyfikacjach, wybijali bezmyślnie zdrowe świnie. Też nie wiadomo, co z tym mięsem i tak dalej zrobiono, jakie pieniądze, nie wypłacono pieniędzy ludziom te zakłady, przecież Netter upadło, do tej pory jest cisza, przekręt. Życia chyba zrobili panowie sobie, skupili świnie po złotówce, później powybijali, jeszcze upadli i państwo do tego dopłaciło. Te skandale, które były, jeżeli w tym się nie zrobi jakiegoś ładu, jakiegoś przewidzenia, to zauważcie jedno, my naprawdę tych młodych już nie namówimy tu, żeby zostać. Dzisiaj tej możliwości tym młodym jest dużo, bo faktycznie mogą pójść na różne firmy, jeździć i tak dalej, zarabiać te pieniądze. No ale jak my spojrzymy tam w niebie kiedyś tym naszym ojcom? Przecież tę ziemię musimy pilnować, bo to jest nasza ziemia. Naszych ojców krew. No nie możemy takiemu oligarchowi przyjechać. Ja wiem, że on przyjedzie i przekupi tego mojego sąsiada ostatecznie, bo jak mu da 100 tysięcy za hektar, ja mu tyle nie dam w tej chwili, tak? Jak na takiej produkcji jak my jesteśmy. Może jeszcze producenci mleka może i rzuci, bo z tym mlekiem, ale też co zrobili, zobaczcie. Uważam, że no, jeżeli my tych rzeczy nie przemówimy do tego ministra, że wreszcie trzeba usiąść i coś z tym zrobić, to niech nam po prostu powiedzą, no zapłacą tak jak w Holandii, szaleństwo co teraz jest, że płacą za to, żeby zlikwidowali gospodarstwo. Kraj, który był jakby pionierem w tym wszystkim, jak produkował przecież zdrowo, wspaniałą żywność. No jest nas prawie 500 milionów ludzi w tej Europie. Jesteśmy sami w stanie wyprodukować bardzo dobrą żywność. Przecież zobaczcie, ograniczają nas w nawozach, w opryskach, w tym wszystkim. A stamtąd idzie zboże z Czarnobyla, już za moment może będą produkować. Najgorsze jest to, że nam się wmawia, że ekologiczne i tak dalej. Ale pani w sklepie, jeżeli leży chłopa, towar za 10 zł, pani pójdzie i wraz kupi za 5, bo uważa, że to jest tańsze, nie sprawdza. No. No musimy, tak jak Arek mówi, musimy do naszego społeczeństwa bardzo mocno przebić się z tym wszystkim, bo wsi źle się dzieje, tak? I to nie można powiedzieć w sumie tylko na wsi, bo jak jest pierwszy postulat, że unormowanie rynku handlu z Ukrainą, to tutaj mamy na myśli wszystkie branże, tak? Tylko że branża rolnicza najbardziej tutaj ucierpiała z tego powodu. Ja mogę od siebie powiedzieć tylko tyle, że szachownica ruszyła już w całej Europie. Tak jak widać, dzisiaj Polska cała ruszyła i myślę, że jeżeli nie będzie odzewu dalszego, będziemy po prostu dalej coś organizować. Mocniej, tak? I będziemy po prostu tutaj naciskać, żeby wszystkie branże się do nas dołączały.
koledzy, słuchajcie, uświadamiajcie wszystkich o tym, co się dzieje. Sąsiadów, znajomych, przez wszystkie media, jakie są dla nas dostępne. Nie jesteśmy w stanie konkurować przy najniższych dopłatach, jakie są w Unii i przy najniższych cenach naszych wszystkich produktów. Bo tak się dzisiaj dzieje. Szczególnie my tutaj na wschodzie jesteśmy pokrzywdzeni przez samą barierę odległościową. Przez koszta transportu dzisiaj u nas ceny w całej Unii są najniższe. Chcę, żebyście wszystkim to przekazywali, żeby wszyscy byli tego świadomi. I dzisiaj naprawdę, tak jak koledzy tutaj, dziękuję, cieszę się, że wszyscy tu jesteśmy razem. Naprawdę gorąca prośba ode mnie. Wszyscy uświadamiajcie wszystkich, kogo tylko jest to możliwe, że my nie jesteśmy w stanie wytrzymać takiej konkurencji w ten sposób. Dziękuję bardzo. Jeszcze dwa zdania chciałbym powiedzieć, jeżeli chodzi o ASF, dla tych, którzy produkują jeszcze trzodę chlewną. Myślę, że jest tutaj nas bardzo mało. Ostatnio byłem z jednym z rolników u głównego lekarza weterynarii i zobaczyliśmy tam mapy tych wszystkich dzików, które były dodatnie w przeciągu 2023 roku. Powiat chełmski i powiat włodawski jest żółty jak te kamizelki. Od tych punkcików naniesionych. Oczywiście oni zaznaczają też te, które przeciwciała mają, też na żółto, prawda? Jak zbadają, że są przeciwciała. Ale to są dziki, które przychodzą do nas do spokoju. Tam, gdzie się strzela, zwierzę nie chce bytować i ono przechodzi z Ukrainy, przechodzą, wędrują tutaj. I one też zrobią na pewno w tym roku pewien wyłom. No ileż gospodarstw znowu będzie z ogniskami. Dlatego na to zwracajmy na to uwagę, szczególnie jeżeli chodzi o tą bioasekurację, bo tylko w ten sposób możemy się bronić. Ale myślę, że o tym płocie powinniśmy mówić jednak. Nie wiem, czy wiecie, ale Niemcy mają już wzdłuż całej granicy z Polską płot. Więc jakaś to ochrona jest. Prawda? Powinniśmy się domagać. Nie wiem, pamiętacie jeszcze jak byłem marszałkiem województwa, za niewielkie pieniądze zebraliśmy prawie 2000 dzików padłych. Ludzie zebrali, prawda? To nie są duże koszty, natomiast to jest zabranie nosiciela ze środowiska, prawda? I to jest też kolejna bardzo ważna sprawa. I myślę jeszcze, wszyscy na mediach społecznościowych jesteśmy, myślę, że zwróćcie uwagę na to, zalewa nas żywność, produkty rolnicze, a w ogóle nie rozwija się przetwórstwo. Czy widzieliście gdzieś zakład na Lubelszczyźnie, na Podlasiu, przetwórstwa rolnego nowo budujące się? Myślę, że też o tym powinniśmy mówić i dawajmy te sygnały w różny sposób, bo taka potrzeba jest. A eksportem niech się zajmą ci, którzy za eksport odpowiadają. Popatrzcie, jak umilkły ich holdingi rolno-spożywcze. Miał być wielki holding, nie ma nic, prawda? Rynki hurtowe i tak dalej, i tak dalej. O tym dyskutujmy nawet na forach, rozmawiajmy o tym, może w końcu w jakiś sposób też to uświadomimy komuś, kto decyduje o tym, że taka potrzeba dzisiaj istnieje.